całość do, już do klasy drugiej A, to też do drugiej A. To jest druga jeszcze A. Teraz musimy odsłonić sobie tą rzecz. Tu jest jakieś ciemno. Muszę być duże, grube. No, to rzucamy do czwórki. I następnie całość już klasyfikujemy. To dwójka A. Odsłaniamy sobie jakieś pozostałości tłuszczu. To jest już będzie do, jedno do drugiej B, drugiej klasy, druga D. Jeszcze zbieramy. To druga też. Klasa druga B. To do klasy drugiej A. I teraz rozdzielamy jeszcze te mięśnie jasne. Tak. Tu zabieramy to ścięgno. To już do klasy trzeciej. To już może pozostać w klasie pierwszej, bo tam jest, że może być mała ilość tych ścięgien, mogą być takie, muszą być malutkie, cieniutkie. I to jest klasa, no to dorzucimy do klasy drugiej A. Jeszcze tu pozostało nam to ścięgno. Musimy to jeszcze rozciąć. O właśnie, teraz to zabieramy stąd. Wrócimy do klasy trzeciej, a to całość do klasy pierwszej. To jeszcze mamy mięśnie golonki, praktycznie po odcięciu tłuszczu. To są tu. Jeszcze zabieramy tylko te grubsze ścięgna. One dają się wyczuć pod ręką, gdzie one są. To jest ten element. I to jest do klasy czwartej. Natomiast resztę możemy przeznaczyć klasę trzecia. A to już przeznaczamy tu do klasy, to jest jeszcze pozostało nam tego mięśnia dwugłowego, to jest klasa druga A, ten mięsień smukły, to jest trójeczka, może być, to jest tłuszcz drobny, jeszcze tu, zatykamy takie ścięcie. To jest do, może być druga, natomiast ta, to do ścięgno takie grubsze, a to całość do klasy. Odcinamy klasę druga B i tu klasa druga A. Tu mamy łopatkę łącznie z nogą, z golonką. Oczywiście na stawie, to jeszcze raz pokazuję, na stawie przecinamy. Oczywiście ten staw nam się tutaj gdzieś schował. O, już jest, to jest właśnie to chyba. Tutaj mamy ten staw, już mamy ucięte, rzucamy, jeszcze oczywiście tu jest ta kość łokciowa, przecinamy, to zostawiając tą, tutaj tą kość, tą tu przy golonce i takim ruchem, czyli po prostu tak, teraz nam musimy, tu się rusza, ten staw jest tutaj. O, o, tutaj już nam się to pokazało. Musimy sobie to przekręcić. Tutaj już mamy grąb. Taka łopatka ze skórą w całości, tak, nazywa się łopatką przemysłową. Oczywiście musimy, dla naszych celów zdejmiemy tą część. Tutaj skóry. Obracamy sobie. I cały czas. Oddzieloną skórę. To jest ta zewnętrzna część łopatki. Jeśli chcemy usunąć kości, tu są dwie kości. To jest kość łopatki, a tu jest zewnątrz. Kawałek mamy, wystaje nam kości ramiennej, inaczej jeszcze kiedyś się nazywało to barkową.
aby ułatwić nam zadanie, to tutaj dotykamy ręką, szukamy takiego twardego miejsca, on tu znajduje się. Odsłaniamy go, ja to pokażę. Jest to wóz kości upadkowej. My go musimy odciąć od mięsa. Tak, odwracamy na drugą stronę. Teraz musimy znaleźć połączenie kości łopatki z tą kością. O, tutaj to widać, to się rusza w tym miejscu, ale jeszcze tutaj jest, są aorty występują. I zawsze ten staw jest tutaj, troszeczkę niżej od, czyli praktycznie w tym miejscu, gdzie występują te odcięte aorty. Przecinamy. O, no nam się tutaj pokazał. I teraz musimy odciąć. Kość łopatki to jest po prostu taka, ona w ten sposób idzie, ją widać. Czyli zaczynamy tutaj od stawu, od główki łopatki i cały czas i następnie zabieramy ten mięsień zwanym nadłopatkowym albo podłopatkowym, w zależności z tej strony się go patrzy, jak z tej strony to nad, ale z drugiej strony to będzie pod. Jeszcze sobie tutaj pomagamy, żeby dokładnie odsłonić ten. Musimy porządnie odsłonić tą kość tutaj. Czyli musi być z drugiej strony jeszcze. Ja pokażę z tej strony też cały czas. Przecinamy jeszcze tutaj sobie na stawie do końca i podważamy nożem, podważamy pod tą kość, czyli musimy tutaj, pod tą główkę kości łopatki. Musimy troszeczkę nożem się posiłkować, żeby go, można powiedzieć, oddrapać. Jeszcze wykonujemy dodatkowo, to musimy to przyczepy. I teraz nam wystarczyło tylko zrobić taką dźwignię i wyciągamy kość łopatki. Z mięsa, z łopatki można wykonać szynkę i często swego czasu dawniej wykonywano szynkę, gdzie nie była odcięta na ten sposób, tylko była wyciągnięta kość, tak jak z mięsie z szynki. Też robimy to samo, musimy to wyluzować. Oczywiście odsłonić to. Tu jest jeszcze wystające kości. Możemy tą kość z drugiej strony sobie przytrzymać. Odsłaniamy. Jeszcze ja z tej strony zaczniemy, teraz z drugiej strony. Tu od strony od golonki dawniej. Na chwilę już jej nie ma. Wracamy w drugą stronę. Tutaj w dalszym ciągu jest. Trzyma nam się, ścięgna przytrzymują przyczepy do kości, mięśnie. O. Jeszcze to, co trzyma, to musimy odciąć. Wchodzimy do drugą stronę, więc chwytamy i tak samo sobie odsłaniamy. I już
już mamy odciętą kość barkową, ramienną. Tu mamy część łopatki. Tak przeprowadzimy już klasyfikację mięsa. Ścinamy ten tłuszcz, który tutaj jest. Muszę troszeczkę pomieszało, ale chyba nie. Tłuszcz będziemy odkładali, to tłuszcz jest, to tłuszcz można wrzucić do tego, albo jeszcze dorzucić do klasy drugiej B. Część, ścinamy ten mięsień. Tutaj na wierzchu co jest. Ten mięsień, ten, tu, który ja w tej chwili ścinam, odcinam. Nazywa się mięśniem piersiowym. Jego klasyfikujemy do klasy, bo oczywiście w pewnej grupce, to do dwójki, a może pójść, to jeszcze ścinamy. To już do dwójki drugiej B. Tutaj część tak samo. Ten mięsień przeznaczamy już do klasy pierwszej. Ten mięsień piersiowy. To już dwójka A. To też dwójka A. Oczywiście całość to już możemy klasyfikować jako dwójka. O, tu zostały ścięgna. To do klasy czwartej. Tu jeszcze są ścięgna. To jakby od razu wytniemy. To też klasa czwarta. A to całość. Całość tego takiego długiego mięśnia do klasy od razu możemy położyć tutaj do klasy drugiej. A. I pozostał nam, tu nam się odsłania już mięsień trójgłowy. O, już zdejmiemy tę warstwę tłuszczu. Jeszcze to jest właśnie mięsień głowy. Ścinamy jego. To jest do klasy trzeciej, te ścięgna. I w tym przypadku to, co jest bardziej chude, to pójdzie nam do klasy pierwszej, to już do powietrzka. Teraz dorzucimy do drugiej B. To też jeszcze jest do klasy drugiej A. To będzie też druga A. Jeśli obetniemy ten te kawałeczki pozostałości tłuszczu. I tutaj znajduje się, o widać, to jest takie ścięgno dosyć grube. Musimy go tutaj przeciąć, odciąć ten mięsień. Musimy przeciąć go tu całkiem, odsłonić to ścięgno, odsłaniamy. Całość ścięgna, to grubsze. Przerzucamy do klasy, też do klasy czwartej. Jeszcze tutaj to jest, może być to drugie. W zasadzie to jest krwawe, to jest klasa czwarta. Jeszcze to zabieramy to ścięgno stąd. To takie bardziej cienkie. Tu jeszcze ścinamy kawałeczek tego ścięgna. To może pójść do klasy trzeciej, chociaż może być też i w klasie drugiej A. To grubsze do, i tu już to przeznaczamy do klasy pierwszej. Natomiast pozostałość jeszcze musimy też robić. Wycinamy to, co tłuściejsze. No, klasa druga B. Całość tutaj ścinamy też do drugiej A. Tu dorzucimy. To dorzucamy do klasy pierwszej. A ten kawałeczek możemy do klasy drugiej A. Tu jeszcze nam pozostał
Tutaj jest z tej strony, gdzie była kość ramienna. Taki ładny mamy mięsień, który się nazywa ramieniowym, czy ramienny. Różny. O, ten kawałeczek. Ten twardy zetnem. Ten kawałek klasyfikujemy jeszcze do klasy pierwszej. A całość, no tu już klasa trzecia. Czekamy, czy nie ma, tu jest jakieś ścięgno, też do klasy trzeciej. Tu jeszcze też coś jest. To też do trójki, a to całość do klasy. O, jeszcze tu chyba to będzie ścięgno. Toż do klasy drugiej. A. I pozostało nam, jeszcze pozostał nam ten zespół mięśni, który jest pod łopatką, pod kością łopatki, nad łopatką, nawet ten nadłopatkowy, podłopatkowy, to chociaż tu też są ścięgna, więc musimy je odciąć, to do trójki, to do dwójki A, dwójka B, tu jeszcze odcinamy te ścięgna, to jest trójeczka, ta trzecia. Tu jeśli się postaramy, to możemy zrobić kawałeczek klasy pierwszej. No tu są jakieś przekrwienia, to całość jednak to postawimy w klasie drugiej. Te przekrwienia przeznaczymy do klasy czwartej. To dwójeczka, to też będzie klasa druga, chociaż druga A, to do klasy drugiej B i pozostało nam mięśń, to do klasy drugiej B. Pozostały nam dwa mięśnie, ten mięsień, ten z taką główeczką tutaj, ten, nazywa się mięśniem zagrzebieniowym. Odcinamy go. I tutaj to, co bardziej twarde, czyli jakieś ścięgniste, to ten kawałeczek było jakiś przyczepu do klasy, albo nawet do kąci skaty. Tam jest kawałeczek kości. No oczywiście musimy mięsień zagrzebieniowy ładnie obrobić. To te krwawe do klasy czwartej. Jeszcze kawałeczek, tuż trochę ścięgien, klasa trzecia. Klasa trzecia. To już do klasy drugiej. Jednak musimy to ściąć. Tu jest to ścięgno. Jeszcze do klasy trzeciej. A, i ta część już jest do klasy pierwszej. Jeszcze pozostał nam ten mięsień podłopatkowy. To jest tu wszystko do trójki. Tu się znajduje taka dosyć duże ścięgno. Tego odsłaniam w tej chwili. Część do, są jakieś ścięgna, to do trójeczki, to może być dwójka A. Jeszcze. To też jest ścięgno, odstępniemy go. I to do trójki, ten kawałek tutaj pójdzie do drugiej. I oczywiście pozostało nam wyciągnąć do końca. O, to jest. Gruby ścięgno, to już będzie klasa czwarta. Natomiast ta pozostałość po odsłoni, po wybraniu tych mniejszych ścięgien jest klasyfikowana do klasy pierwszej. Taki mięsień, kawałek ten będzie tu jednak, to jest, musimy zaliczyć do trójki, a tę część, czyż to pozostało, jeszcze ścięgno,
do trójki. No to już będzie klasa pierwsza. To już klasa będzie, może być dwójka B. Mamy podgardle ze skórą. To co jest, o tu jest mięsień, więc jego do klasy możemy zaliczyć. To jeszcze do klasy drugiej A. Tu mamy gruczoły wyraźne. Odcinamy. O, to jest klasa czwarta. Jeszcze to do, ta część już, o tu jest jeszcze część gruczołu. To też do klasy ten gruczoł. Klasa czwarta, klasa druga B. Natomiast tu jeszcze odcinamy ten mięsień. O, tu jest, to jest krwawe, to już do klasy czwartej. To zabieramy do, to jest klasa druga A. I tu jeszcze mam kawałeczek, mamy też mięśnia. I to jest już do, jeszcze do klasy, można drugiej A. Natomiast tę część tych gruczołów, zbieramy te gruczoły, tu zdejmujemy je całkowicie. O, tutaj te, tak żeby odsłonić tą warstwę mięśni, która się tutaj znajduje. O, tu jest i to wszystko już do klasy czwartej. Tu jeszcze jest część pozostała. To jest też do klasy czwartej. I pozostała nam warstwa, tu taka mięśniowa. I po zdjęciu, usunięciu skóry, tak, sobie ułatwimy zadanie. Ta część właśnie, o, tutaj tego miejsca z tym tłuszczykiem, to jest klasa dwójka B. To też jeszcze tu część pozostała, też to będzie do klasy drugiej B, a całość resztę po tak zwanym skórowaniu. To jest tłuszczak podrobny. Po drugiej stronie jeszcze wykonamy to. O, to też to drobny, pozostała nam skórka. I całość, resztę robimy tak jak poprzednio. Pokażemy przykładowo rozbiór golonki. Musimy sobie przeciąć tutaj na, odsłonić, zdjąć skórę najpierw. To jest golonka przednia. Oczywiście zaczynamy z tej strony, zacznijmy z tej strony, tu nam ładnie odchodzi kości. Odcinamy. Możemy sobie wrócić. Znajdujemy tą kość. Na drugą stronę. Teraz tutaj. Tu mamy kość z golonki przedniej i ona jest zespolona. Tutaj ta część, ta dłuższa, ona się tutaj dzieli. Ona jest połączona ścięgnami. Ta dłuższa część nazywa się kością łokciową, ta krótsza część to jest kość promieniowa. Te grubsze ścięgna tej golonki musimy podcinać. Weźmy ten nóż. Wygodniej się. O. I to do klasy czwartej. Też do klasy trzecia. To też to, co grubsze tutaj wycinamy.
ciąć do klasy czwartej. To też jest takie grubsze. Ta część tutaj tam też jest klasa czwarta. No to jeszcze tak powierzchnie zrobimy sobie. To też klasa czwarta, a to już klasa. Jeszcze tu jest takie grubsze. Ciemno wstępuje, a to klasa trzecia, klasa czwarta. Teraz zrobimy przy okazji kolonkę tylną. Oczywiście można jakieś jednak zdejmiemy. Mamy oddzieloną to chyba te skóry z tłuszczem. I teraz cały czas zjemy to, oddzielając mięso od kości. Tam jest na drugą stronę, to jest ona, to kość jest nieba. I teraz tu w golonce tylnej mamy dwie kości, które nie są zespolone, tak jak w przypadku golonki przedniej. One tu, o, tu wchodzi nam nóż z tej strony. Odsłonimy tą jedną. Tu jest kość następna. Ta kość nazywa się kością strzałkową. Dobrze, wtedy troszeczkę to takie grubsze ścięgno, to od razu dorzucimy do klasy czwartej. Natomiast to wykonujemy w ten sposób, że możemy robić, o, wyłamać sobie. I tam sobie pomodliśmy, żeby nam łatwiej było oddzielić resztę. Ta kość jest kością piszczelową. Pozostało nam jeszcze wyjąć, oddzielić kość strzałkową od reszty. Przytrzymujemy sobie mięso. Już mamy wyjęte. I teraz odcinamy, klasyfikujemy te grubsze ścięgna. Tutaj do klasy czwartej. Tu jest takie też grube ścięgno, to o, tutaj to. Całość bezpośrednio. Tutaj też podjęcie. Takie białe. Klasa czwarta. Jeszcze nam pozostało z tej strony najgrubsze. Też klasa czwarta. I pozostała nam praktycznie już sama klasa trzecia.